Porównanie. Ta sama firma, a wielkość trochę inna. Ja jestem w ogóle ciekawa, czy ja jestem w stanie to przypiąć do lodówki. Hejko, witajcie! Przyszła do mnie paczuszka. Chcecie zobaczyć ze mną, co jest w środku? Gabaretowo wygląda to jak książka, ale jest to DJI Osmo Mobile 6. Wiem, jak bardzo lubicie unboxingi, szczególnie te, które nie są sponsorowane przez nikogo. Jest to mój prezent gwiazdkowy. Jest to oczywiście gimbal do telefonu, który przydaje się w każdym możliwym momencie, kiedy nasza stabilizacja wbudowana w nasze ręce zawodzi. Co tutaj mamy w środku? A nie będę czytać. Otwieramy to, ale żeby to otworzyć, potrzebuję do tego specjalnych narzędzi. Pamiętajcie, nie otwieramy takich rzeczy zębami. O, tutaj się dźgnęłam. Poszło. A, świeżutkie macie, też się zaciągnijcie. I co? Pachnie nowością, co? Open. Niestety nie obejdziemy się bez instrukcji, która jest już na otwarciu opakowania. Także osoby oporne na czytanie instrukcji przy otwieraniu tego pudełka od razu mogą tą instrukcję przeczytać, tudzież obejrzeć. Bo tekstu tu jest bardzo mało. W pierwszej warstwie mamy jakieś... Aha, do aplikacji QR kod, za chwilę to ogarniemy. Instrukcja po chińsku. Instrukcja kolejna we wszystkich językach świata. I instrukcja obrazkowa, ta sama co na pudełku, tylko bardziej zaawansowana. I takie coś, o, proszę bardzo, takie do chowania tego, taki woreczek. Kabel do, pewnie do ładowania. Auć, to jeszcze nie wszystko. Nie, wszystko. To jest na telefon. Takie, wiecie, do trzymania, położymy to tutaj. Tu jest takie coś, żeby można było to naszego gimbusa postawić. Co to jest? Co to jest? Jakieś takie cztery poduszki mini, mini poduszeczki. Potem ogarniemy, co to jest i czy to w ogóle jest komuś do czegoś potrzebne. Jest i on. Dobra, w tym momencie pudełko idzie wek. Proszę, jaki malutki tyci tyci, dadam, proszę bardzo, proszę Państwa. Oto i on, nasz gimbus. Jak chcemy mieć pewność, że jest zablokowany i nam się niespodziewanie nie otworzy, tu jest taka blokada. Dobra, poszłam na maksa i teraz do góry. No, otwieramy, otwieramy, otwieramy. Proszę bardzo. On się od razu włączył, jak go otworzyłam, co jest dla mnie nowością, bo zwykle opadłeś już. No ej. Porównanie. Ta sama firma, a wielkość trochę inna. Znowu mi oklapłeś. Bo powiem Wam tak, jak tego gimbala odpalicie bez włożenia na to aparatu, to Wam się może on no zepsuć. A to działa. Ale Ty się ciepły robisz. Tu już jest tak nagrzane, a nic jeszcze z Tobą nie zrobiłam. Wezmę naszą cudowną metalową rzecz i... telefon w to włożę, jakie to oporne. I czy ty tak bez niczego po prostu, bez żadnego wyważania podziałasz mi? I już? Ty? I on się sam wystabilizował? To jest dopiero jazda. Nic nie trzeba robić. Dotykać też nie trzeba, wszystko robi się samo. Przed zakupem tego cuda weszłam w recenzję i wpadła mi w oko jedna z nich. Było tam napisane, że gimbal, ten gimbal, popsuł się po tygodniu. Na 99,9%. Popsuł się dlatego, że jego użytkownik nie potrafił go używać. To jest bardzo duże ułatwienie, że wkładamy sobie po prostu telefon i możemy iść, ale jeśli chcecie, żeby wasz gimbal nie popsuł się po tygodniu albo służył wam dłużej, to musicie wyważyć na nim telefon. I teraz w wielkim skrócie, jeśli chcecie poprawnie wyważyć telefon na waszym gimbalu, wkładacie oczywiście telefon na gimbal i robicie coś takiego. Jak widzicie, ja delikatnie ruszyłam telefon i cały świat zawirował.
To nie powinno tak wyglądać. To musi być tak, że gdziekolwiek, w którą stronę nie ustawię telefonu, będzie on stabilny. Dlategoż muszę go posuwać w górę i w dół. Na przykład teraz go posunę troszeczkę do góry i zobaczymy, jak się będzie... O, nie. Troszeczkę w dół go przesunę. Czy ja to mogę wyjąć? Nie męczyć się z tym. Przesuwam troszeczkę w górę ten cały srebrny cycek. Pamiętajcie, że ja to robię na wyłączonym gimbalu. Dobra, i teraz co? Nadal jest coś nie tak. Troszeczkę jeszcze, troszeczkę w dół. O, proszę. Tak, żeby tyle o ile było. O, zobaczcie, teraz widzicie? Teraz jest on prawidłowo wyważony. Zajęło mi to naprawdę chwilę. Dobra, włączymy teraz naszego gimbalka. Aha. I możemy nim zasuwać. Fajne. Dużo... O, nawet jak coś się przez przypadek kliknie, to on za chwilę wróci do swojego ustawienia. Nie zawiesi się, nie rozwali. Piękne to. A, zapomniałam. I jeszcze jest coś takiego. O kurde. I mój selfie stick jest długi. Jakie? Czy to jest przydatna rzecz? No nie wiem, no takich selfie, no może. Ale też selfie sticki kosztują... Za 20 zł można selfie sticka kupić. Ja jestem w ogóle ciekawa, czy ja jestem w stanie to przypiąć do lodówki. Dobra, mamy lodówkę, telefon i lol. Wiecie co? Jak wam się gimbal popsuje po tygodniu, proszę bardzo, możecie przykleić to na lodówkę i na przykład oglądać tutaj jakieś filmy. Jedna ważna rzecz, którą jeszcze zauważyłam, ona jest bardzo przydatna. A propos odnośnie, żeby wam się gimbal nie uszkodził. Tutaj są takie dwa światełeczka. Drugi to jest poziom naładowania baterii, ale pierwszy się świeci na taki też zielonkawy kolor, u mnie akurat. Że jak na przykład coś się stanie z gimbalem, to na przykład w tym momencie mi ta dioda zaczyna mrugać, co powinno być dla mnie ostrzeżeniem, że coś się z tym gimbalem stało. Może tak się czasem zdarzyć. Mi się to zdarzyło przed chwilą, że chciałam z powrotem podpiąć go tutaj, ale podpięłam go krzywo. Na przykład w ten sposób. Widzicie? Podpięłam go tak krzywo trochę specjalnie. Generalnie się trzyma i włączę tego gimbala, to tutaj pojawia mi się czerwona lampka, która mówi: nie rób tak, ostrzegam cię, robisz coś złego. Urządzenie generalnie bardzo proste w obsłudze, wkładamy telefon i możemy tak naprawdę już iść i nagrywać, nie trzeba tu nic specjalnie kalibrować, ale tak jak mówiłam, jeśli chcecie go poprawnie wyważyć i chcecie, żeby on długo wam służył, no to musicie niestety wyważyć to w taki sposób, jaki wam wcześniej pokazałam. Czy to jest opłacalna inwestycja, jak mówi klasyk? Tak. Czy będę to używać? Oczywiście. Także to był taki luźny filmik, nikomu niepotrzebny, nikt na ten film nie czekał, ale mam nadzieję, że w jakiś fajny sposób spędziliście ze mną swój czas. I ogólnie DJI nie jest sponsorem dzisiejszego odcinka, sama to sobie kupiłam za swoje wypracowane, ciężko zarobione pieniądze. A, wróć, Mikołaj mi to kupił. Ale ja mu mówiłam, co ma kupić. I proszę bardzo. Dobra, mamy to. Nara!